Gdyby oddać 2023 rok z udziałem zespołów rekordu jednym słowem, ja użyłbym określenia emocjonalny. To słowo jak ulał pasuje do futsalowców, którzy po kolei zdobyli Puchar Polski, ulegli w grze o złoto Konstraktowi Lubawa, na którym wzięli rewanż w Superpucharze, a pierwszą część sezonu ligowego zakończyli o punkt za Lubawianami i jedno oczko przed Gliwickim Piastem. W istocie, panie prezesie, emocjonalny rok 2023 z udziałem podopiecznych Chusa Lopeza Garcia? Tak, emocji nie brakowało, w szczególności z zespołami, które są na podobnym poziomie sportowym jak rekord. Nie wszystkie zespoły w Ekstraklasie taki poziom prezentują, ale faktycznie takich godnych rywali mamy coraz więcej, z czego należy się cieszyć. A wprowadzenie play-offów spowodowało dodatkowe emocje. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie, no to nie mi komentować w jakiś sposób. Natomiast cieszy nas to, że Gablota została obciążona zarówno Pucharem Polski, jak i również Super Pucharem, także to była taka dobra sprawa po nieudanej walce o złoto, ale cieszmy się, że jesteśmy wicemistrzami Polski. Równie emocjonalnie było za sprawą drużyn kobiecych, że wrócę do chyba trochę nieoczekiwanego moim zdaniem Mistrzostwa Polski futsalistek i raczej spodziewanego w mojej opinii powrotu futbolistek do Ekstraligi. Tak, emocji było sporo. Faktycznie ten tytuł mistrzyń Polski w futsalu to wisiał na włosku. Mogło się okazać, że wcale byśmy do tego turnieju finałowego nie dotarli, bo w ćwierćfinale z drużyną z Górna mieliśmy sporo problemów. Natomiast finalnie mistrz Polski jest w hali przy ulicy Startowej 13 i to jest najważniejsze. W wydaniu żeńskim, no tym bardziej godne zauważenia. Słowo o futbolistkach. Jeżeli chodzi o futbolistki, to faktycznie dobrze dziewczyny sobie radziły po spadku i po roku z powrotem zameldowały się na najwyższym tym poziomie rozrywkowym. Tu też trzeba zwrócić uwagę, w tym premierowym naszym starcie 2 lata temu, to po rundzie jesiennej mieliśmy zaledwie 3 punkty. W tej chwili mamy 10 punktów zdobytych w 11 spotkaniach. Jest to o tyle satysfakcjonujące, że mamy 4 punkty przewagi nad grupą spadkową. No ale oczywiście wszystko rozstrzygnie się w meczach rewanżowych. Ogromny ładunek emocji, znów wracamy do tego określenia, towarzyszył piłkarzom. Taka pigułka. Nieudany wiosenny finisz trzecioligowców, ale z awansem rezerw do czwartej ligi. Zmiana trenera u trzecioligowców, wreszcie świetna postawa podopiecznych Dariusza Klaczy. Świetna jesień, którą z 4-punktową zaliczką kończą jako lider rozgrywek w grupie trzeciej. Udali się na świąteczno-noworoczne urlopy, gwarantując nam przez całe minione 12 miesięcy naprawdę sporo emocji. Emocji było sporo. One zostały w jakiejś mierze wygaszone na sam koniec rundy wiosennej, bo faktycznie wtedy to graliśmy już tylko o Pro Junior System. Też na finiszu spadliśmy z pierwszego miejsca. To była bolesna 100-tysięczna strata. No a tak los zadecydował, czy jakieś konkretne decyzje. Trudno, ale w tym sezonie od początku gramy o to, aby na zakończenie rozgrywek być na pierwszym miejscu. To co po zmianie trenera, myślę, drużyna zbudowana również przez poprzednika Dariusza Mrózka, ale pod dowództwem już takim także mentalnym Dariusza Klaczy, no spisuje się na miarę naszych oczekiwań, na miarę oczekiwań przede wszystkim kibiców, myślę, że również zarządu, ale także samych zawodników. Gra jest fajna, dobrze wygląda dla oka, a przede wszystkim jest skuteczna. No, dobrze się ogląda te mecze. Faktycznie odnośnie tych emocji, no to były takie dodatkowe, jak na przykład odpadnięcie z Pucharu Polski pod okręgu. Podsumowując sezon, to jest jedyny mecz, w którym straciliśmy aż 4 gole. I jeden z nielicznych, przy którym prezes nie był obecny. Tak, nie, w ogóle tak. Ja myślę, że znaczenie prezesa w klubie jest często przeszacowywane, ale powiem tak, tylko raz zdarzyło mi się nie być na meczu domowym. Ligowym. I to był mecz z Goczałkowicami i przegraliśmy ten mecz.
Tylko raz pojechałem na mecz wyjazdowy do Wrocławia i go przegraliśmy. Także wniosek jest taki. Na wyjazdy w rundzie wiosennej się nie ruszam, nigdzie się nie wybieram. A żadnego meczu domowego i mam nadzieję, że również kibice nie opuszczają. Musimy być przy tej naszej drużynie, aby awansowała na szczebel centralny. Jest to drużyna, która jest w stanie to zrobić. Z całą pewnością jutro w drugiej części naszego podsumowania roku prezes Janusz Szymura będzie obecny. Bądźcie i wy.